Świeża paczuszka do mnie przyszła, jeszcze zimna od kuriera, przynajmniej kiedy ja to nagrywam, nie kiedy wy to oglądacie. Myślę, że to nie była już żadna tajemnica. Od pewnego czasu mocno wyciekły wszelkie zdjęcia, parametry i tak dalej. Jest to oczywiście DJI Mavic Air 2S, czyli następca tego drona. Zrobimy sobie dzisiaj tutaj taki unboxing, a taka pełna recenzja będzie oczywiście u mnie na kanale. Jak zapewne część z Was zauważyła, tutaj nie ma już Mavica, tylko jest po prostu Air 2. Od pewnego czasu DJI tak robi, podobnie mieliśmy z miniaczem, także teraz mamy takie nazwy skrócone. Dobra, zacznijmy ten unboxing. Pudełeczko jakoś bardzo nie różni się od poprzednika, oczywiście zmiana tutaj zdjęcia z przodu. Mamy tutaj też zaznaczone, że to jest jednocalowa matryca, no w końcu udało się to zrobić w takiej wadze. No dobra, ale nas interesuje to, co jest w środku. No i oczywiście jako pierwszy ukazuje nam się dron i powiem szczerze, z tej perspektywy przez te czujniki tutaj na górze, które teraz mamy, wygląda strasznie kwadratowo. Generalnie jak sobie wezmę i porównam do poprzednika, to rozmiarowo jest chyba identyczny. Już widzę, że na pewno jest inna obudowa kamery, no ale wiadomo z jakich powodów. Aparatura standardowa, taką jak widzieliśmy w Airze 2 oraz nowym miniaczu. Nic tutaj z tego co widzę się nie zmieniło. W środku oczywiście ładowareczka oraz kabel zasilający. Do tego mamy kable do innych telefonów niż iPhone, czyli micro USB oraz USB typ C. Ten do iPhone'a jest tutaj już zainstalowany, a do tego kabel do podpięcia tego drona do komputera. W środku jeszcze znajdziemy mnóstwo śmigiełek oraz zapasowe gałki do aparatury. Dron, tak jak mówiłem, nie różni się jakoś bardzo rozmiarem. Na pewno rzucą nam się w oczy te czujniki skierowane do góry, ale też dużo większa kamera. Tak jak wspominałem, mamy tutaj w końcu jednocalową matrycę, czyli tak jak w Mavicu 2 Pro. Jak widzicie, jest to kawał kamery. Dla porównania pokażę starą. Nie jest może jakaś dużo większa, ale ta matryca będzie tutaj miała znaczenie. I już wiem, co mi to przypomina. To wygląda jak autko z GTA 2, kiedy kamera jest tak z góry. No, zobaczcie sami. Tradycyjnie pełna recenzja będzie u mnie na kanale. Porównamy sobie nie tylko do tego drona, ale też do Mavica 2 Pro, czy na przykład Phantoma 4 Pro. Jeśli chcecie być na bieżąco ze wszelkimi promocjami, to dajcie lajka na gohero.pl. Tak jak mówiłem, po pełną recenzję zapraszam do mnie na kanał. Ja Wam dziękuję za uwagę i widzimy się jak zawsze w następnym odcinku. Trzymajcie się!